I słuchajcie, dzisiaj wielki dzień tak naprawdę dla fanów Minecrafta lub graczy. Dzisiaj wydanie, 7 czerwca, wydanie Minecrafta 1.19, a więc dlatego zagramy na Minecrafcie 1.19. Będzie to podzielone na dwie części, survival oraz mały przegląd tego, co dodali. Filippo is you. No właśnie, no właśnie, to ja Filippo. Słuchajcie, dzisiaj Minecraft 1.19. Polubcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na Discorda i dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej Minecrafta 1.19, a jeśli tak, to co w nim robić? Oczywiście na ten odcinek próg łapek to 10 łapek w górę, dokonacie tego, zabieram się za kolejne kolejne nagrywanie. Właśnie takiego typu odcinków, czyli survival, jakieś przeglądy, coś takiego, czy coś po prostu bardzo podobnego. No będzie to na pewno ciekawa. Ciekawe, co będzie w 1.20. Oczywiście na końcu będzie recenzja. Od razu wam mówię na wstępie, gdzie ja się tylko zrespię i wam mówię, okej. Wam tylko powiem, że tylko tyle powiem, że aktualizacja nie będzie najlepszą w historii Minecrafta. Nie będzie to tak jak Nether Update, The Village and Pillage, czy nawet te lasy brzozowe. To były najlepsze aktualizacje, jakie były. Dobra, 1.8. 1.8 jeszcze ludzie lubili, ale to były jedne z lepszych. Nie obrażam graczy, którzy lubią 1.8. Wolę też nowe wersje, dzisiaj przegląd. Pszczoła właśnie, lasy brzozowe. Słuchajcie, na pewno znajdziemy się na... Pokażę na morze nowe bagna, szkoda, a to już powiem chyba na... Tak, powiem na końcu. Crafting. Nie zrobimy sobie, ludzie, nie zrobimy se... nie zrobimy se łódki... łódki normalnej, zrobimy sobie łódkę akacjową ze skrzynki. Tak, zrobimy akacjową skrzynkę, znaczy akacjową łódkę ze skrzynką. Zrobimy, to jest jedna z nowości, jakich możemy dostrzec w Minecrafcie 1.19 i nawet na Minecone, kiedy to prezentowano. Naprawdę na Minecone to... Na serio ja wam mówię, super, super jest te łódki ze skrzynką, bo po prostu dają naprawdę super transport. Wreszcie nie będzie trzeba to w ekwipunkę, tylko w skrzynce przewieźć. To wam zaoszczędzi ekwipunek, to mogą być taki wodny magazyn, w porcie na przykład coś trzymać. To może kiedyś coś ogarniemy właśnie na nowym survivalu. Będzie nowy survival z Minecrafta 1.19. No i co widzowie? Tworzymy. Musimy sobie tylko crafting postawić, a skrzynkę jeszcze trzeba zrobić. Tę skrzynkę zrobimy. I co? Czas na przygodę, tak powiem. Co jest? O kurde, jak to się bodajże, o kurde, ej, jak się tworzyło łódki z, bo coś jeszcze potrzeba, pamiętam, a nie tu, ej, poczekajcie, ja zaraz się widzimy, jak ogarnę, jak je się kraftowało. Dobra, widzowie, wiem, to nie tak, tylko po prostu musimy łódkę zrobić, tu to, no niby sensowne, ale jednak bym wolał. Wiecie, i teraz gdzieś znajdziemy. No, mamy łódkę ze skrzynką, a więc pierwszy item, jaki dodano właśnie w 1.19. Jest piękna skrzynka. Oj. O kurde.
dało się otworzyć tą. Dało się otworzyć skrzynkę, pamiętam. Nie, bo kurde, jak to się robi? Nie mogę to jakoś otworzyć, halo. Nie wiem. Może ogarniemy później, jak to się otwiera. Nie wiem, czy to tak. Nie tak. Dobra, muszę to ogarnąć, widzowie. Dobra, słuchajcie, nie udało mi się tego znaleźć. Ale tak na serio. Jak to otworzyć? Aha, bo wiem. Bodajże. Dobra. A może trzeba to najpierw wsadzić, widzowie. Zobaczymy, czy to tak może zadziałać. Akacjowa łódka. Skrzynka. Tak, tylko najpierw coś do tej skrzynki włóżmy. A nie, to chyba tak nie, to tak nie zadziała. Nie, bo to mi się rozsypie. No jasne, że tak. Jeszcze jedną zrobimy. Tylko ze skrzynką. I to już będzie ta taka prawdziwa. I dobra. Jeśli się nie otworzy. Ludzie, tą łódkę potrzebuję. Ej, poczekajcie, to się chyba tutaj można było robić. Dobra, nie wiem. Pogarnę potem, jak będzie ten Minecraft. Dobra, my płyniemy. No chyba, że Morgan znowu tak zawiodło, że... że ten, to jest tylko dla ozdoby. Mam nadzieję, że mi tego nie zawiedli, nie? Będzie masakra i Minecraft się... Niektórzy mówią, że Minecraft już upadł, ale wcale, że nie. Minecraft jeszcze nie upadł, bo... Okej. Mam nadzieję, że to nie ślepy zaułek. Musimy tu... Nie widzę, żeby był ślepa, jeśli będzie... Ślepe to zawrócimy. Ej, powinny to być te żabie skrzaki, czy coś takiego. O nie, tutaj chyba będzie koniec bodajże. Chyba tam się nie wpłyniemy. Chyba wpłyniemy, nie wiem. A jak nie, to się gdzieś na sawanę. Nie, da się. Da się tu przepłynąć. Da się, to, że ja myślałam, że ta rzeka to się krócej kończy, a to na szybko. O, wilki, psy. Tam te ośmiornice. O Boże, nie, to mam nadzieję, że to nie koniec, nie koniec. Jaka kręta ta rzeka po prostu. Jest skrzynka. O! Tak, jak się wsiądzie, to wtedy... przepraszam. To jest po prostu... A co jak... Nie, ona się nie otwiera. Dobra, więc tu się osiedlimy. Na pewno wejdziemy. Ten mały survival. Oj, okej. I wszystko się rozleciało, dobra. Skrótki ze skrzynką są. Pastwisko krów, to może nie tu. No kurde. Słońce zachodzi, to ja sobie wezmę pokojowy, żeby mi po prostu te potwory nie... no chyba nie, dobra. Jest łóżko, tyle powiem. Kurde, nie. Dobra, parkurowiec jeszcze raz. O kurde! To jest złe podejście strasznie. Dobra, zabijmy sobie. Nie ciebie, bo ty nie jesteś owcą. Pokażę większość rzeczy, które zostały właśnie dodane do 1.19. A jeśli czegoś bym zapomniał, to piszcie. Na pewno. Okay. Deep Dark będzie raczej pokazany. Tak myślę, że będzie pokazany Deep Dark, bo to
No tak, jedna z atrakcji 1.19, to jest Deep Dark. To jest jedna z atrakcji, a więc trzeba pamiętać o tym, dobra. Okej, łóżko. Okej. My teraz, dobra, wstniemy sobie jakieś drzewko czy coś, poczekaj, ile to już trwa. Trzynaście minut. Ja wam po prostu dzisiaj pokazałem tą łódkę, a my teraz sobie przejdziemy, słuchajcie, do omawiania, jakby to powiedzieć, co oni tam dodali, już się zaraz widzi. Okej, widzowie, jesteśmy już w całym przeglądzie. Słuchajcie, pierwszą rzeczą będą nam może nowe bagna. Trochę laguje, ale się nie dziwię, bo to jest nowa aktualizacja z błędami trochę. Na morze, to są zwykłe bagna, tu mamy namorzynowe bagna. Fajna jest struktura błota i korzeni. Naprawdę bardzo fajna. Mi się to bardzo podoba. Duży ten obszar, bardzo taki zieleniany, bo... Dobra, widzowie, bardzo was przepraszam, ale niestety mi się kawałek ucięło filmu. Jest Deep Dark. Przechodzimy, słuchajcie, teraz do Deep Darku. Ucięło mi się niestety większość filmu. Ale tutaj już będzie szybkie omówienie. Słuchajcie, Deep Dark. Jedna z fajniejszych rzeczy właśnie tej aktualizacji. Co jest? O, fajne. To jest rama portalu Deep Dark niezniszczalnego. Słuchajcie, naprawdę to jest miasto Deep Dark. Co jest? Bardzo, myślę, że bardzo tutaj dobre jest to miasto Deep Dark, gdzie są skalkrzyli Rickery, bo to jest jedno z ważniejszych rzeczy. O, tutaj jesteś. I teraz wam pokażę Wardena. A kto to będzie Warden? Zaraz się przekonacie. Warden, bardzo fajna postać, która ratuje tą aktualizację. Patrzcie. Dźwięk. O, i mamy naszego gościa. Warden. Jest to mini boss, który ma 300 serc. Tutaj na jego na klatce piersiowej, jego na brzuchu, to jest jego serce. I jeśli wykryje gracza, podnosi mu się puls, a więc bardzo to jest fajne. 300 punktów zdrowia. I na przykład, o, tutaj są skrzynki. Ja to trochę chyba zabrałem bodajże. A nie. To jest zaklęty ogień, odłamki tego, tu jakieś mety, bla bla bla. I słuchajcie, tak, widzowie, jest związany z Deep Darkiem nowy enchant. No, łódki ze skrzynką, co widzieliście. Nowy enchant, to jest... Prześlignie enchanty, poczekaj, to... Enchant, ludzie. Tak tu będzie. Nie, to są... A, zapomniałem dodać kozi róg. O, Wardena przywołałem. Bardzo fajne, kozi róg. Coś dla ludzi, które lubią kozy. Kozie rogi. Gdzie jesteś? Tak. Narzędzia, żywność, nie, różne. Co jest? Gdzie to? A tu są meczanty. Więc morska fortuna, co?
Przynęta. A. Mu się coś Minecraft ściął. Przepraszam. Minecraft. Minecraft, działasz. Coś z aktualizacją, ale jest taki engine, że jak kucasz, to po prostu bardzo szybko. Szybko dreptasz tak na kucająco. Bardzo fajny engine właśnie w Deep Dark się przydaje. A my lecimy na powierzchnię. Tutaj jest wiele kompas śmierci i pokazuje, gdzie jest po prostu, gdzie dany gracz umarł. Ostatni raz bardzo, bardzo fajne. Jest to, a my się wychodzimy na powierzchnię, aby pokazać alej, tak to. Mówię tylko, na której to górze było, na tej bodajże. Pokażemy aleja, game mode creative, alej, cześć. Dobra. O kurde. Dobra, wyłączymy, żeby był pokojowy, bo nie chcę tych potworów. Mam nadzieję, że... Nie, ale jest normalnie, dobra. I słuchajcie, tak. On się nazywa po polsku Otuszek. Otuszek. Damy mu na przykład właśnie kozi róg, żeby trzymał. Rozsypiemy ten kozi róg. On nam weźmie go. I po prostu jak my stoimy, on nam to daje. To samo jest przy notblokach, czyli przy tych, że tam zadzwonicie, on właśnie tam sobie to przyniesie, to nawet do segregatorów jakiś bardzo fajny dźwięk wydaje, świecący, jakby to powiedzieć, nie świecący, ale bardzo jasny, jak to się nazywa, przy niesortowniku. Dobra, ale naprawdę, ale też fajnie, trochę źle zaprogramowany, tak mówię, na YouTubie. I dzisiaj, słuchajcie, tak, na koniec będzie recenzja. Alej super, lubi muzykę, je ciastka, można go tak oswoić. Znajdziemy go w obozach pillagerów przy wieży, lub w mężczyzn przy więzieniach. Będą tam aleje, ja razem, chodź. Ja razem. Razem z alejami się tutaj żegnam z wami. Moja recenzja. Warden duży, spoko. Alej mógł być lepiej zaprogramowany. Aktualizacja dla fanów przyrody, czy na przykład dla kogoś, kto uważał, że roślinność powinna być więcej. Ja trochę uważałem, że powinno być, ale jeszcze coś innego. I słuchajcie, tą wersję 1.19 oceniam na 6/10, spoko. Niektórzy oceniają na 0/10, ale po co? Super jest ta. Nawet ta jest super, ale nie tak jak inne. No i co? Widzimy się już niedługo na turnieju PvP. A, został turniej PvP, został przełożony na ten weekend. Nie mogłem się wyrobić, trudno było. Słuchajcie, 6/10, widzę, że spoko ocenka. Niedługo odcinek kolejny z 1.19. No i co? Cześć!